31 października w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbywały się gry i zabawy dla najmłodszych czytelników w klimacie amerykańskiego święta Halloween. Nasza oferta biblioteczna jest skierowana do dzieci i mamy takie zajęcia jak edukację międzykulturową. To się nazywa strefa bez stresu. I w ramach tej edukacji międzykulturowej pokazujemy dzieciom różne święta na całym świecie, również polskie. I stąd właśnie pomysł na to, żeby się dzisiaj z dziećmi pobawić. Obce kultury i zwyczaje można poznawać na różne sposoby. W bibliotece przyjęto wersję zabawy, bo ta najlepiej pasuje do wieku uczestników. Biblioteka zmieniła się też wizualnie, a nastrój można było wyczuć już od progu. Zamieszkały nas pająki, zamieszkały nas nietoperze, myszy biegają po schodach, więc zaglądają, ale nie zauważyłam, żeby były szczególnie zaskoczone czy wystraszone, wręcz przeciwnie, myślę sobie, że wszyscy w tych dniach oswajamy w ogóle duchy i kwestie śmierci, bo jesteśmy przed dniem święta zmarłych. I dlatego pomyślałyśmy, że można by było te rzeczy pokazać też od tej strony radosnej, tak to jak się odbywa w Stanach Zjednoczonych, stąd Halloween. Dynie, czarownice i nietoperze, stroje jak z amerykańskiego filmu, loteryjka i zagadki. Zabawa sympatyczna, a nastrój niecodzienności w całej bibliotece. Dzieci lubią się przebierać i do tego każda okazja jest dobra. Dzięki zabawie w bibliotece nie musiały czekać na karnawał. Zabawa może uczyć, to wiadomo nie od dziś, a poznawanie obcych kultur wzbogaca. Ale warto znać własną i umieć te dwie rzeczy odróżnić.